Draga bracio sveceni, drodzy bracia w kapłaństwie, cieszę się, że wszystkich nas razem zgromadziła tu Najświętsza Maryja Panna i wszystko, czego będziemy słuchać w tych dniach, przeżywać w sercu. Chciałbym, aby było pod jej ochroną. To, co ja będę wam mówił i co usłyszycie, co będą mówić wam inni, nie chciałbym, aby przeszkodziło wam na tej drodze. Byście w tych dniach w Medjugorju w szczególny sposób poczuli to, co chce powiedzieć wam Maryja, bo jej słowa, jej miłość przewyższają wszystko to, co my możemy powiedzieć sobie nawzajem. Będę się starał z szacunku i zrozumienia wobec tłumaczy, by mówić powoli. Wiem, że ta praca tłumacza jest bardzo trudna. I niech swobodnie zwrócą mi uwagę, jeśli będę mówił zbyt szybko, bo ważne jest, by przetłumaczyć przesłanie, abyście wszyscy mogli zrozumieć. Rozpocznę modlitwą. Tłumacze ją mają jako wstęp do tych rekolekcji. O mój Boże! O mój Boże! Jakże cudownie jest być w Twojej obecności. W Twojej bliskości nie czuję znudzenia. Jakże dobry jesteś dla duszy, która Cię szuka. Ja również szukam Ciebie, Panie, i zaczynam te rekolekcje. Chcę wznieść się przed Twoim spojrzeniem i postarać się, aby moje kapłaństwo było wypełnione miłością do Ciebie i do wszystkich, do których jestem posłany jako kapłan. Pragnę w pobożności przeżyć te rekolekcje i odpowiednio ukształtować każdą rozmowę z Tobą, aby duchowo wznieść się ku Tobie. Niech towarzyszy mi w tym potężne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, patronki wszystkich kapłanów. Amen. Draga bracio sveceni. Drodzy bracia w kapłaństwie. Meni osobito drago. Jest mi szczególnie miło, što je biskup maločas spomenuo, że biskup przed chwilą wspomniał świętego biskupa z Ars. I te trzy rzeczy są tak znaczące i tak pouczające dla nas kapłanów, że ja najchętniej teraz nie mówiłbym nic, bo dotknął samego sedna, to, co należy wiedzieć o naszym kapłaństwie. Gdy on o tym mówił, podzielę się z wami doświadczeniem z czasu, gdy byłem studentem. A jest to związane z tym, co mówił ksiądz arcybiskup. Wszyscy przeszliśmy przez teologię, drodzy bracia. I gdy patrzymy wstecz na te lata, które spędziliśmy na studiach teologii, co jest bardzo wartościowe dla każdego z nas, należy przygotowywać się intelektualnie, aby odpowiedzieć na powołanie do kapłaństwa. Należy się przygotowywać. Jednak wy wiecie, że
W trakcie studiów teologii człowiek może odejść w niewłaściwym kierunku. Podam wam przykład. Gdy byłem studentem, jakoś w sercu czułem, że oprócz studiów teologii potrzebuję czegoś więcej. Należy czytać żywoty świętych ojców Kościoła, bo niestety w trakcie studiów teologicznych nikt nas do tego nie zachęcał. A teraz jako kapłan, po 17 latach kapłaństwa, widzę, że to jest bardzo potrzebne. Oprócz Pisma Świętego, ojców Kościoła, doktorów, tak bardzo potrzebne jest, by czytać i przyswajać życiorysy świętych, bo oni są żywym przykładem i obrazem tego, jak należy przeżywać swoje kapłaństwo. Nie może was tego nauczyć teolog, który niestety w swoim mądrowaniu i mowie o Bogu może stać się niewierzący. Tak się dzieje i dziś jesteśmy tego świadkami. I pamiętam, w trakcie studiów jeden z naszych profesorów, nas studentów, którzy czytaliśmy życiorysy świętych, powiedział jedno zdanie, które wciąż jeszcze rozbrzmiewa w moim sercu. Czy wiecie, co mi powiedział? Powiedział: dziś nie potrzebujemy nowych biskupów z Ars. Powtórzę raz jeszcze. Nie potrzebujemy dziś nowych proboszczów z Ars. Co chciał powiedzieć? Należy się otworzyć na nowoczesny czas. Trzeba czytać nowych teologów. Zostawcie te wymysły starych świętych, którzy wypowiadali rzeczy, których my dziś w ogóle nie możemy wykorzystać. Wybacz mi, Boże, ale wydaje mi się, że odciąga mnie od pobożności, bo ta pobożność, o której arcybiskup tak pięknie mówił, dla wielu profesorów, teologów, to jest rzecz, którą należy odrzucić. I wierzcie mi, ja już wtedy jako student dobrze wiedziałem, a teraz wiem o wiele więcej po wielu latach doświadczenia w kapłaństwie. Bardziej niż czegokolwiek potrzebujemy dziś nowych proboszczów z Ars. Jeśli ja i jeśli każdy z was na swój sposób nie postaramy się, by żyć jak nowi proboszczowie z Ars, jak Kościół się odnowi? Kto odnowi Kościół? Mogą odnowić go kapłani, którzy przeżywają swoje kapłaństwo jak święty Jan z Ars. W żaden sposób inaczej. Skromni kapłani, pokorni kapłani, którzy nie są pyszni, którzy nie wywyższają się, dlatego że napisali kilka książek i którzy potrafią w wywyższony sposób mówić o Bogu, ale ich serce nie bije dla Boga. Być może niektórzy z was są w Medjugorju po raz pierwszy, drodzy bracia w kapłaństwie, więc wspomnę. Widząca Mirjana tu w Medjugorju przy jednej z okazji powiedziała, że Matka Boża powiedziała jej, iż to, co zaczęła w Fatimie, dokończy tu w Medjugorju. I że jej niepokalane serce zatriumfuje. A że początek tego triumfu i ten triumf ma miejsce właśnie poprzez kapłanów, którzy są fundamentem tego triumfu.
Wyobraźcie sobie, jakże jest to cudowne dla nas kapłanów, to usłyszeć. To jest przywilej, ale i straszny obowiązek. Wyobraźcie sobie, nasza Matka w niebie, nasz Ojciec Niebieski, który chce zbawić ten świat i który chce ocalić go poprzez Najświętszą Maryję Pannę, a ona jako najbliższych współpracowników bierze właśnie nas, kapłanów. Ja osobiście, gdy o tym myślę, ogarnia mnie strach, bo czuję w swoim sercu, jakże jestem bezsilny. Co ja mogę uczynić? Ale Matka Boża tego właśnie od nas oczekuje. Abyśmy byli słabi, abyśmy byli bezsilni i rozbrojeni, abyśmy nie mieli nic, abyśmy byli tak jak ona. I dopiero wtedy Bóg może nas uzdolnić, abyśmy byli tym, czym On chce, abyśmy byli. Drodzy bracia w kapłaństwie, dziś rano myślę tak, nie bierzcie mi tego za złe, że w tych dniach nie będę mówił tylko tych rzeczy, które napisałem, bo serce mówi mi inaczej. Tak jakbym poczuł w sercu, to powiedz swoim współbraciom w kapłaństwie. Dziś rano rozmyślam. Uczniowie Jezusa przez 3 lata byli w teologii Jezusa, w jego seminarium i uczyli się od najlepszego doktora teologii, który przewyższa wszelkie umysły tego świata, profesorów, którzy wykładają teologię na wszystkich uniwersytetach świata. Jako doktora teologii mieli samego Jezusa i przez 3 lata byli w tym seminarium. Patrzyli, słuchali, uczyli się, wpijali. I po tych 3 latach, kiedy ich nauczyciel zdecydował, by ich wyświęcić na kapłanów, by zostali kapłanami Wielki Czwartek, ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Po tym, jak ich wyświęcił, wszyscy uciekli oprócz jednego. Gdy rozmyślamy o swoim życiu, skończyliśmy studia teologii, uzdolniliśmy się w cudzysłowie do tego, by zostać kapłanami i by wytrwać w swoim kapłaństwie. I widzimy, jak bardzo jesteśmy nieochronieni. Nasz umysł, gdy pojawiają się próby, niedole. Jeśli uczniowie Jezusa nie mogli pozostać blisko swojego Jezusa, to jak my zdołamy dziś? Dlatego powiedziałbym, bracia w kapłaństwie, że my dziś mamy potrójny wybór, aby zdecydować się na swoje kapłaństwo. Możemy żyć swoim kapłaństwem w letni sposób, że wypełniamy je jako służbę, oddajemy Bogu swoje dni powoli, abyśmy byli jak uczniowie do zesłania Ducha Świętego. Oni jeszcze niczego nie rozumieją, nie są świadomi wzniosłości i piękna kapłaństwa, nie są świadomi tej mocy, której udzielił im Jezus poprzez swoje kapłaństwo. Abyśmy byli, że tak powiem, kapłanami tej ogólnej praktyki. Tacy są wszyscy, więc taki będę i ja. Ale mamy inny wybór, bracia w kapłaństwie. A to jest ten wybór, który przyjął proboszcz z Ars i wielu innych kapłanów.
abyśmy byli kapłanami odrodzonymi przez moc z góry, abyśmy zostali kapłanami, jakimi byli apostołowie, po tym, jak przyjęli moc i siłę z nieba. Bo o własnych siłach nie możemy wytrwać w kapłaństwie. Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Ja wypełniam służbę sekretarza już od 6 lat, bracia w kapłaństwie. I jestem świadkiem i serce mi się rozrywa, gdy widzę tak wielu kapłanów, dziś młodych kapłanów, dopiero co przyjął święcenia, a jego serce jest zimne. I zastanawiasz się, jaki jest jego motyw, dlaczego został kapłanem. Mamy wiele teraz procesów. Po roku kapłaństwa już wysyłamy do Rzymu prośbę, aby otrzymał odpust. Dopiero co zaczął, a jego serce jest już zimne. Dlaczego tak się dzieje? Nie ma otwartości na Ducha Świętego. Nie ma tu Maryi, bo dziś jedyną gwarancją, by zachować swoje kapłaństwo, jest to, by Maryja wzięła mnie za rękę. Bez niej jestem zagubiony. I trzecia rzecz, trzeci wybór w kapłaństwie. To jest straszne, straszne jest w ogóle o tym pomyśleć. Wiecie, że Judasz, apostoł Jezusa, on został wyświęcony na kapłana w grzechu śmiertelnym. Judasz również dokonywał cudów, być może wskrzeszał martwych. Czego nie czynił w imię Jezusa, ale to nie wystarczyło. On trwał w swoim grzechu. Teraz nie wolno mi mówić o tym, co leży mi na sercu, bo wszyscy to widzimy, odczuwamy. Spójrzmy, co dziś czyni się na świecie. Co dziś kapłani błogosławią, czym się dziś zajmują. Któregoś dnia czytam wiadomość. Boże, dokąd doszliśmy? Że nawet dostojnicy kościelni swoimi rękoma kapłańskimi, biskupimi błogosławią to, czego błogosławić nie można. Przychodzi dwóch ludzi, którzy żyją nienaturalnym stylem życia. I on jako kapłan, jako biskup, on ich błogosławi. I ja zastanawiam się, co zrobiłby Jezus na jego miejscu, że przyjdzie dwóch nieszczęśliwych i proszą o błogosławieństwo Kościoła, Boga, dlatego, co jest nienaturalne. Wierzę, że upadliby na ziemię, gdyby widzieli spojrzenie Jezusa. Jezus nie musiałby nawet nic mówić. Gdyby powiedział, powiedziałby najprawdopodobniej, nawróćcie się, abyście nie ulegli zgubie, jak mieszkańcy Sodomy i Gomory, którzy czynili obrzydliwości w oczach Boga. Te rekolekcje, bracia w kapłaństwie, zmierzają jedynie ku temu, i to jest sedno tego pierwszego wykładu, abyśmy uświadomili sobie wzniosłości powołania kapłańskiego. Święty Ignacy z Antiochii mówi, kapłaństwo jest najbardziej wzniosłe ze wszystkich obowiązków w świecie stworzonym. Jakże to żałosne widzieć kapłana,
Ja gdy patrzę na swoje życie, jakże żałosne jest w moim życiu, gdy coś bardziej mnie zachwyci, kiedy mam na coś więcej czasu niż na to, by dawać siebie jako kapłan, aby moje serce płonęło z miłości do Jezusa. Dziś możemy widzieć tak wielu kapłanów. Wystarczy wejść w internet, gdy widzimy i serce nam pęka, gdy widzimy, że niektórzy kapłani stają się klaunami. Sprawują mszę świętą jako klauni. Patrzą na to, by spodobać się ludziom i czynią cyrk w kościele. Zamiast głosić słowo zbawienia, to co głosił Jezus, bo On jest taki sam dziś i wczoraj i zawsze, aby to głosili poprzez moc i siłę Ducha Świętego. Dlatego uświadommy sobie, bracia w kapłaństwie, wzniosłości naszego powołania. Nie ma nic większej wartości na tym świecie niż ta, by być kapłanem. To jest radość, to jest piękno, ale to jest również ogromny obowiązek. Przeczytam wam pewien tekst. Dogodila mi się jedna čudna stvar. Przydarzyła mi się dziwna rzecz. A da, ovdje, Bogu fala. O, jest tu. Bogu dzięki. Myślałem, że zapomniałem wykłady, które zabrałem ze sobą, ale są tu jednak. Święta Katarzyna ze Sieny. Tak droga mi święta. Czy wiecie dlaczego? Dlatego, że nikt nie uderzył w nas kapłanów tak jak ona. Ja wolim stroge rzeczy, oprosty. Lubię srogie słowa i wybaczcie mi, jeśli będę srogi. Mówię to samemu sobie, ale nie będę wypowiadał swoich słów, lecz będę mówił o srogości doktorów Kościoła, dlatego że to nas wychowuje, jest lecznicze. Jest pewna książka, której może nie macie, ale radzę wam, abyście ją zdobyli. Nie wiem, jak jest to przetłumaczone w innych językach, ale w języku chorwackim Dialog o opatrzności Bożej. Słowa świętej Katarzyny ze Sieny do kapłanów. W istocie to nie jej słowa, lecz to, co za jej pośrednictwem Jezus powiedział do kapłanów. Przeczytam ten tekst. Święta Katarzyna ze Sieny mówi następująco. Są oni mymi pomazańcami. Powierzyłem rozdawanie mnie samego wam. A ja sam dał ludziom, godności tej nie ma nawet anioł, a dałem ją ludziom, tym, których wybrałem na mych szafarzy. Uczyniłem z nich aniołów, więc powinni być w tym życiu aniołami ziemskimi. Od każdej duszy wymagam czystości i miłości. Ja od swoich służbenika trażim czystociu i ljubav prema meni i bliźniemu. Żądam, aby kochała mnie i bliźniego, aby pomagała mu w potrzebie wedle możności, wspierając go modlitwą i jednocząc się z nim w miłości, jak ci już na innym miejscu mówiłem. Daleko bardziej żądam czystości od kapłanów moich, miłości dla mnie i dla bliźnich, którym winni rozdawać ciało i krew jednorodzonego Syna mojego, z płomienną miłością i głodem zbawienia dusz, dla chwały i sławy imienia mojego.
i święta kontynuuję. Wiecie, że chcę uczynić im łaskę, jeśli się przygotują do jej przyjęcia, jeśli wy o to prosić mnie będziecie, bo sprzeciwia się to mej woli, aby rozdawali wam słońce w ciemnościach, wyzuci z szaty cnoty i zbrudzeni życiem niecnym. Dałem wam ich, aby byli aniołami ziemskimi i słońcem, jak ci już rzekłem. Jeśli nie są nimi, winniście modlić się za nich, ale nie wolno wam ich sądzić. Sąd pozostawcie mnie. A ja przez modlitwy wasze, jeśli zechcą się przygotować na jego przyjęcie, uczynię im miłosierdzie. Lecz jeśli się nie poprawią, godność, którą posiadają, stanie się ich ruiną. Ja, najwyższy sędzia, zgromię ich w ostatniej chwili śmierci, jeśli się nie poprawią i nie skorzystają ze szczodrego miłosierdzia mego, będą wtrąceni w ogień wieczny. Ciężko jest czytać takie rzeczy. Powtarzam, ale one są mimo to lecznicze. Wiemy, że Pismo Święte mówi, by ojciec i matka w srogości wychowywali swoje dziecko. My, kapłani, powinniśmy czasem słyszeć tę bolesną prawdę o nas, nie abyśmy się bali, lecz aby to było dla nas lecznicze, aby skłoniło nas do tego, byśmy byli lepszymi kapłanami, aby nasze serce pałało dla Jezusa, byśmy mieli jeszcze więcej miłości do Niego. Pamiętam, przy jednej z okazji, gdy jechałem do Szwajcarii, przejeżdżałem przez granicę pomiędzy Włochami i Szwajcarią. Nigdzie nie było nikogo. A wiecie, jak to jest, gdy celnicy nie mają nic do roboty, gdy ktoś przejeżdża samochodem, oni poświęcają trochę więcej czasu. I byliśmy nas dwaj kapłani. Miałem kilka książek i niekonsekrowane hostie, które wiozłem jednemu z kapłanów w Szwajcarii. I oni przetrząsali mnie przez godzinę. Otwórz to, otwórz tamte, co to jest? I ja starałem się być cierpliwy. I ten, gdy przeglądał, gdy zobaczył hostię, trochę jakby stanął i zapytał, czy te hostie są poświęcone, konsekrowane. Ja się uśmiechnąłem, mówię nie. Mówię, te hostie są dopiero konsekrowane podczas mszy świętej w kościele. On mówi, jestem zakrystianinem w kościele. Pomyślałem, gdybyś był prawdziwym zakrystianinem, powinieneś wiedzieć, że to nie są hostie konsekrowane, skoro są zapakowane w plastikowy woreczek. Ale dlaczego o tym wam mówię? Ten obraz sprawdzania mojego auta to obraz tych rekolekcji, kiedy pozwalamy, aby Bóg przetrząsnął całym naszym życiem, abyśmy odwrócili wszystko do góry nogami, abyśmy zobaczyli, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy na właściwej drodze? Czy też być może zboczyliśmy z właściwego kursu? Być może tracimy czas, być może jako kapłani spędzamy swoje życie w taki sposób, który nie jest godzien kapłaństwa. Dlatego pragnąłbym, abyśmy podczas tych rekolekcji potrząsnęli swoją duszą, zastanowili się, zadali pytania. Jeśli Matka Boża tu w Medjugorju, jak powiedziałem przed chwilą, liczy na nas i chce z nami i poprzez nas odnowić ten świat.
i doprowadzić do tego, żeby jej niepokalane serce zatriumfowało. Czy ja jestem gotów do tego zadania? Czy mogę powiedzieć Matce Maryi, oto jestem jako kapłan, ja rzeczywiście tego pragnę. Wykorzystaj mnie, Matko, do planów, które masz wobec Kościoła. Chcę być orężem, którym się posłużysz, aby zatriumfowało Twoje niepokalane serce. Niedawno trzymałem w ręku cudowną książkę, która nosi tytuł Wieczne kapłaństwo. Napisał ją kardynał Henry Edward Manning, znany pisarz duchowy. I on mówi, że nasze kapłaństwo składa się z trzech relacji, z trzech stosunków i musimy wyjątkowo na nie uważać, jeżeli chcemy przeżywać swoje kapłaństwo w pełni. On mówi, pierwsza relacja to relacja z Jezusem, wielkim arcykapłanem, w którego kapłaństwie my mamy udział. On jest źródłem naszej świętości, ale jest też prawem, które nas zobowiązuje. I on mówi, że w Starym Testamencie, gdy kapłani raz do roku wchodzili do świątyni nad świątyniami, jakże musieli być obrzędowo czyści. Konsekrujcie, poświęcajcie się, abyście byli święci, bo świętym jestem ja, jak mówi Księga Kronik. Wyobraźcie sobie, że przy składaniu tych ofiar ze zwierząt, które są tylko bladym obrazem ofiary Nowego Testamentu, gdy Jezus przelał krew na krzyżu, wymagana była wyjątkowa świętość. Jakże większa świętość potrzebna jest nam, kapłanom Nowego Testamentu. Być nieustannie w relacji ze swoim Jezusem, być nieustannie z Nim powiązanym. Możemy powiedzieć, że ten, kto chce dziś być kapłanem, a nie chce swojej świętości, on w rzeczywistości pragnie swojego upadku. Należy całym sercem pragnąć świętości. I co więcej, im więcej przybliżamy się do Jezusa, będziemy bardziej oczyszczeni. Nasze serce będzie bardziej upodabniać się do Niego. Druga rzecz to również stosunek do Jezusa, ale to również pięknie powiedział ksiądz arcybiskup Aldo. To jest ten obraz, że powinniśmy upodobnić się do Jezusa i gdy sprawujemy sakramenty święte, gdy sprawujemy mszę świętą, uświadomić samemu sobie, to nie mówię ja, tylko sam Jezus we mnie przemawia. Jakże jest to ważne, aby uświadomić to sobie każdego dnia. I trzecia rzecz. W naszym kapłaństwie, jak mówi ten kardynał, abyśmy swoje kapłaństwo po tej bliskiej relacji z naszym Jezusem musimy przekazać duszom, które zostały nam powierzone. Być człowiekiem dla innych. Pracować dla zbawienia dusz. To pierwsze zadanie kapłana. Ze względu na to, że
Ja również mówiłem długo, a nie chcę was obciążać już pierwszego dnia. Chciałbym zakończyć. Przerwa będzie do 11, a o 11 zaczniemy adorację.